chciałbym dzisiejszą konferencję zacząć od podsumowania raportu Najwyższej Izby Kontroli, który ujmował wydatki w TVP SA, czyli w rządowej telewizji. I Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła tam naruszenie zasad legalności, rzetelności, celowości lub gospodarności w wydatkach Telewizji Polskiej SA. Skala tych nieprawidłowości, ich wymiar finansowy, jak również charakter, który wskazuje na to, że te działania mogą się powtórzyć, uniemożliwił Najwyższej Izbie Kontroli wystawienie pozytywnej oceny w zakresie kontroli. I to jest właściwie podsumowanie działalności TVP SA od momentu tego zastrzyku sterydowego z pieniędzmi w wysokości ponad 2 miliardów rocznie. I nieprzestrzeganie przez TVP SA zasad wydatkowania tych pieniędzy możecie Państwo oglądać codziennie na swoich telewizorach. Mam nadzieję, że zbyt wielu widzów tej transmisji i udziałowców tej konferencji tego nie czyni, bo jak twierdzą neuropsycholodzy, wystarczy średnio ogarniętą osobę poddawać wizji TVP Info przez około 3 tygodnie, żeby stała się na poziomie dosłownie neuronów turbo zagorzałym wyznawcom propagandy PiS-u. Więc to jest niebezpieczne również dla umysłów widzów, co oglądamy na telewizorach TVP Info. I to, co istotne, Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że o ile wynagrodzenia członków organów korporacyjnych spółki z zastrzeżeniem stwierdzonych uchybień odpowiadało obowiązującym regulaminom, tym wewnętrznym regulaminom, które są jeszcze za czasów Jacka Kurskiego, to prowadzona w spółce w tym badanym okresie ta cała polityka kadrowo-płacowa zawierania umów cywilnoprawnych, krzyżowania tych umów, lewarowania finansowego propagandzistów z TVP3, przepraszam, również z TVP SA, bo mówię o całości spółki, jest obostrzone z punktu widzenia takiej optymalizacji finansowej wydatków różnymi uchybieniami, nieprawidłowościami i te okoliczności mogą prowadzić również w ujęciu NIK-u, o czym my jako opozycja mówimy od dawna, do różnych zjawisk korupcyjnych. I teraz przechodzę już stricte tutaj na ulicy Szpitalnej do nawiązania do dyrekcji TVP czy Opole pana Łukasza Żygadło. Przez kilka tygodni po rozpoczęciu przez pana Żygadło swojej kadencji prowadził on dwa programy na jak gdyby paśmie TVP 3 Opole, kiedy był jej dyrektorem. To była Rozmowa Dnia i W Centrum Uwagi. Z ustaleń na Radzie Programowej, której przewodniczy skompromitowany działacz PiS-u, pan starosta namysłowski Gęsiarz i w dalszym ciągu nie chce być odwołany, wynika, że rzekomo posiadał zgodę kierownictwa spółki w tym zakresie, żeby kumulować swoje wynagrodzenie dyrektorskie z pieniędzmi zarabianymi jako jeden z prowadzących programy. W moim mniemaniu kontrola NIK-u może właśnie odnosić się do tego typu zjawisk, czyli wielu źródeł finansowania tych, którzy pracują w reżimowej telewizji po to, żeby zapewnić im miękkie lądowanie po wyborach, a ja już z tego miejsca gwarantuję, że to lądowanie nie będzie miękkie. I uważam, że w tej obecnej formie TVP jako spółka i media rządowe jako całość są niemożliwe do kontynuowania. W związku z tym zapowiadamy likwidację TVPiS, ale naprawdę ostrą i bezlitosną likwidację poprzez również restrukturyzację spółki i wyrzucenie z dnia na dzień na bruk wszystkich tych funkcjonariuszy, którzy po prostu byli nikim innym jak rzecznikami Prawa i Sprawiedliwości, rzecznikami PiS-u, wyrzucenia wszystkich paskowych, wszystkich wydawców, którzy oddziaływali na umysły Polaków poprzez ten reżimowy lewar porno propagandy na pasmach publicznych nadawców. I dzisiaj, drodzy Państwo, jest bardzo, uważam, taki wyrazisty moment podkreślenia, czym właściwie stała się telewizja rządowa, która zapewnia tą żelazną kopułę reżimowi PiS-u. Ona jest autentycznie wytrychem do próby zwycięstwa PiS-u i robią to w nieuczciwy sposób. Czeka nas dzisiaj debata organizowana przez TVP, w której brać udział będzie Donald Tusk. I samo przygotowanie tej debaty budzi z mojej strony jako opozycjonisty wyraźny sprzeciw polegający na dwóch manipulacjach. Po pierwsze, jest to godzina debaty.
Godzina została ustalona na 18:30. Jest to specjalne umyślne działanie po to, żeby wykluczyć z możliwości oglądania na żywo tej debaty tych wszystkich wyborców, którzy mogą skłaniać się ku głosowaniu na opozycję, a zwyczajnie jeszcze o tej godzinie nie zdążyli wrócić z pracy. Czyli ludzi aktywnych zawodowo najczęściej są to wyborcy opozycji. I w normalnym kraju taka debata, która będzie rozstrzygać prawdopodobnie o losie tych wyborów, powinna się odbywać w paśmie między godziną 20 a 21, wtedy kiedy każdy będzie mógł ją obejrzeć. I to jest jawne manipulowanie opinią publiczną, numer jeden. A numer dwa, drodzy Państwo, to jest miejsce debaty. Debata powinna odbywać się w normalnych okolicznościach, w siedzibie głównej TVP. To jest najważniejsze wydarzenie, do którego rządowy nadawca jest zobligowany poprzez przepisy prawa. Rządowa telewizja musi zrobić debatę przed wyborami i robi ją w najgorszy sposób, manipulując również miejscem debaty. Nie, ona nie odbędzie się przy słynnej ulicy Woronicza, a w siedzibie TVP Warszawa przy Wale Miedzeszyńskim. Co jest kolejną manipulacją po to, żeby przekaz Donalda Tuska, żeby te słowa prawdy, które są białym krukiem na antenie TVP, nie mogły dotrzeć do normalnych ludzi. Dlatego ja na zakończenie tej konferencji prasowej chcę właściwie skierować moje słowa bezpośrednio do przewodniczącego Donalda Tuska. Proszę, aby przewodniczący w czasie tej debaty nawet nie brał łyka wody ze szklanki przygotowanej przez tą redakcję, bo do nich kompletnie nie można mieć zaufania.